Witam Was serdecznie na webinarze Rozmowy o jakości. To jest webinar o testowaniu dla programistów głównie, ale też dla testerów, którzy chcą pisać testy. To jest pierwszy webinar, ale mam nadzieję, że to będzie pierwszy webinar z serii, czyli pierwszy, ale na pewno nie ostatni. Ja się tak ubawiłam przy przygotowywaniu tego, że na pewno to nie będzie ostatni. Dla tych, którzy mnie nie znają, bo Marcina to na pewno wszyscy znają, to ja chyba jestem, nie. Ja jestem programistką, trochę piszę, trochę występuję. Kiedyś działałam w Giggers Carrots i nauczyłam kilkadziesiąt osób programowania, a teraz buduję społeczność wokół testowania i wokół jakości właśnie dla programistów. Więc jeśli jeszcze nie jesteście na Szkoła Testów Online i nie dostajecie moich newsletterów z historykami, to zapraszam serdecznie. No a Marcin, nasza dzisiejsza gwiazda, to jest programista i architekt, pracuje w Pivotalu, też jest prelegentem, bardzo dużo mówi o testach, szczególnie o testach kontraktowych, jest autorem kilku publikacji, popełnił między innymi publikację dużo błędów. O Mockito. Tak, dużo, no to błędy są konieczne, żeby zrobić publikację, bo inaczej nie ma nauki. Także tak wyglądamy my, a teraz może czegoś się dowiemy o Was, bo przyszliście tutaj i to w ogóle wspaniale, że przyszliście, bo jest 19 i wiele rzeczy mogę sobie wyobrazić, że można robić o tej porze, a Wy postanowiliście przyjść i być tutaj z nami i czegoś się dowiedzieć o testowaniu i o jakości. I bardzo Was proszę teraz, żebyście napisali, z jakich technologii jesteście. Ja mam pewne typy, podejrzewam. Coś, ale dawajcie, no, o, proszę, nie tak jak typowałam, jest Java, jest Python, jest .NET, C Sharp, tylko Java. Ekstra, fajnie. Będziemy głównie pewnie mówić o naszych historiach javowych. Java i smutna minka od Piotrka, no. Nie jest tak źle, no. Ale myślę, że dużo z tych rzeczy można przenieść. O, ale mamy full stacka. Tak, jest tutaj Piotrek, który po prostu pisze testy we wszystkim. Super, Piotrek. Ja też ostatnio w C-Sharpie dużo piszę testów, chociaż moim głównym środowiskiem jest JVM. Tutaj widzę, już wojny się zaczęły technologiczne. Dobra, to może przejdziemy, jak już tak z grubej rury, to przejdźmy może do takiego pytania. Marcin, jaki najgorszy test widziałeś i jaki najgorszy test napisałeś i czy to był ten sam test? To nie był ten sam test, natomiast najgorszy test, jaki widziałem, to miałem taki okres w swoim życiu, jak zaczynałem tę całą przygodę z programowaniem, nie używajmy tutaj dużych słów w postaci kariery, to byłem w projekcie dla jednego z dużych banków w Anglii i wtedy byłem zafascynowany testami i uznałem, że dobre testy to są takie, które pokrywają 100% kodu produkcyjnego. No i pisałem te testy, przetestowałem wszystkie getery, wszystkie setery, wszystkie metody, kiedy miałem 100% pokrycia kodu testami. Problem był taki, że nie dało się tego kodu zmienić. Znaczy ja nie mówię testowego, tylko produkcyjnego, ponieważ zmieniałem kod produkcyjny co do działania aplikacji. Aplikacja za bardzo się nie zmieniała, na przykład robiłem jakiś refactoring, tak? I wywalało mi na przykład połowę testów. No i to były właśnie te najgorsze testy, ponieważ no kompletnie jakby zalewają betonem bebechy, których tak naprawdę, które są nieistotne z szerszej perspektywy, tak? To zdecydowanie to były najgorszy test, jaki widziałem i niestety byłem jego autorem. Może inny fatalny test, który widziałem, to był test, który zawsze jest zielony. To są rewelacyjne testy. Tak, to są takie testy, żeby podbić jakby wskaźniki KPI w korporacjach, zwłaszcza się takie testy zdarzają często. To prawda, tak? Potrzebujesz mieć code coverage na jakimś tam poziomie, to piszesz test, który przechodzi przez wszystko i to nawet jest bardzo dobry test, tak? Bo powiedzmy testujemy blackboxowo, czyli nie interesują nas bebechy aplikacji, tylko jak się aplikacja zachowuje. To jest wszystko fajnie. Tylko zawsze upewnijmy się, że jest jakaś asercja.
Bo jeżeli test po prostu się odpala i nie sprawdzamy wyników, no to to nie jest najlepszy test, tak? Dlatego, że warto czasami wziąć taki test i spróbować go zepsuć. Czyli na przykład warunki wejściowe zmienimy i chcemy, żeby test przechodził. No ja tam zmieniłem, patrzę, nadal wszystko działa, zielony test. No okazało się, że nie miałem asercji. A to jest taka test... faza green all the time po prostu. Taka... Tak, wiesz, to jest z Kubą Pilimonem. Mamy taką prezentację, w której się śmiejemy właśnie, że jestem z takiej korporacji, tam udaję, że jestem enterprise architektem z jakiejś korporacji, robię TDD i pokazuję, czyli test driven development, czyli zaczynam od testu i pokazuję testy, które nie mają żadnych asercji, żadnego ciała, po prostu jest test. I mówię, że to jest właśnie TDD, tylko ja zaczynam i kończę na green, żeby przyspieszyć proces, nie? Więc czasami tak po prostu jest. Może na greenfieldach tak właśnie o to chodzi. Może tak. Może tak. Inny test miałem taki ciekawy, bo w jednej z firm, w których pracowałem, mieliśmy builda, który trwał 80 minut. No i ludzie puszowali kod do mastera. Oczywiście zepsuty kod, czyli master był cały czas czerwony. Więc no, byłem tam architektem i mówię, no nie, no tak nie może być po prostu. Nie może być tak, że puszujemy zepsuty kod, tak? No to co zrobiłem, to zablokowałem puszowanie do mastera, ale powiedziałem, że można tylko przez pull requesty, jakieś sugestie zmian, można kod wrzucić, tylko ten branch z pull requestem musi być zbudowany. Ale on nie może się budować w 80 minut, tak? Musi mniej, więc... A ile mieliście ludzi w zespole? W zespole to mieliśmy, było wiele zespołów, ale nad monolityczną aplikacją pracowało ponad 100 osób. Czyli w każdej chwili ponad jedna z tych 100 osób mogła puszować zepsuty kod. Czyli budowałoby się to wiecznie, cały czas by się budowało. Znaczy nigdy by się nie zbudowało, no bo był zepsuty, jest czerwony, tak? I właśnie w tym rzecz. No i zacząłem pracować nad tym, żeby zbić czas odpalania tego builda. I jedną z rzeczy, które zrobiłem, to napisałem plugin do Gradle'a, żeby, czyli tego systemu do budowania, żeby wylistował mi testy od najdłużej trwających do najkrócej. No i patrzę, no nie, mówię, Jezu, no test, który już 60 sekund, czy tam ponad, nie, przepraszam, półtorej minuty się odpala. No to nic dziwnego, że 80 minut, skoro półtorej minuty. I myślę sobie, no to za idiota go napisał. No i patrzę, no nie, no jeszcze jest to test do funkcjonalności, która w ogóle jest wyłączona. No to też skrajny debil, za przeproszeniem. Patrzę, robię git blame'a, no i niestety ja byłem autorem tego testu. Oczywiście. Więc to było najgorsze. No i to też była taka nauczka, że... jak robicie takie rozwiązanie, które się nazywa feature toggling'iem, czyli cały czas pracujecie nad jakąś funkcjonalnością, ale ona jest wyłączona albo włączona, to już w zależności od tego, jak włączycie tę flagę, to jeżeli wyłączacie ją na stałe i uważacie, że ten feature nigdy nie będzie używany, to go usuńcie i usuńcie testy od niego, a nie, że to zostaje na zawsze, trwa półtorej minuty i jest jeszcze nigdy nie używany. No, to dobra lekcja. Ale w ogóle tak często jest, że myślisz sobie, kto ten kod tak napisał brzydko i potem robisz blame'a, a jeszcze najlepiej, jak w ogóle ogłosisz to wszystkim, że to jest taka funkcja i ona jest taka beznadziejna i tak mówisz, kto to napisał i patrzysz na blame'a i tak cichutko już siadasz do swojego biurka. Znaczy, to chyba się różni właśnie junior developer od seniora, że senior najpierw sprawdzi, zrobi git blame'a. Dopiero potem ogłosić. Musisz zrobić przynajmniej raz w życiu i wtedy się... Oczywiście. I potem już najpierw sprawdzasz. Tak, tak jest. No to jak już mamy te najgorsze, to pamiętasz jakiś taki najlepszy, taki, że po prostu byłeś dumny z niego i on na przykład uratował ci piątkowy wieczór i nie musiałeś na przykład siedzieć w weekend? Znaczy powiem tak, no takich testów to było wiele, które uratowały mi sytuację, że tak to nazwę, ale pamiętam właśnie w jednej z firm, że udało nam się zrobić takie bardzo ładne BDD, czyli Behavior Driven Development, czyli taki proces pisania testów, że poszliśmy do biznesu i wraz z biznesem opisaliśmy faktycznie, jak dana funkcjonalność ma działać. Używaliśmy tej nomenklatury given when then, żeby ładnie odseparować części, żeby było jakby x jakichś inputów, jeden
jedna sytuacja, która jakby odpala pewne procesy w naszym systemie, no i X asercji. I użyliśmy do tego języka biznesu, daliśmy to nawet biznesowi do zweryfikowania, czy to jest faktycznie ich językiem. I potem no jota w jotę to wzięliśmy do kodu. I nie używaliśmy rozwiązań typu Cucumber, ponieważ ja osobiście ich nie znoszę, dlatego że biznes nigdy nie pisze tych historyjek w tym Gherkinie, tak? Więc dokładnie tak jak biznes to podał, tak zamieniliśmy to na metody. Czyli mieliśmy na przykład given a client, tak? Czy tam jakiegoś buildera zrobiliśmy, który ładnie to opisywał. Czyli jeżeli biznes chciałby zobaczyć, jak to wszystko potem działa, to wystarczyło wydrukować klasę z testem. Mhm. Tam był dokładny opis, jak to wyglądało, takim bardzo, bardzo ładnym językiem, więc z tego byłem bardzo zadowolony. Natomiast tam była bardzo ciekawa sytuacja, bo chodziło o weryfikację PESEL-u i imienia. Czyli jeżeli ktoś ma w PESEL-u tam jedną cyferkę, która wskazuje, że jesteś kobietą, ale twoje imię nie kończy się na A, to najprawdopodobniej jesteś frodem, bo w Polsce w większości przypadków dokładnie tak jest. No i dokładnie tak zaimplementowaliśmy tę funkcjonalność. Po czym poszliśmy na produkcję, cali szczęśliwi i dostajemy jakąś taką zwrotkę od biznesu, że tutaj pewne frody nam przeszły, a nie powinny. To się stało w ogóle. Mówimy, o co chodzi. No i okazało się, że dla biznesu oczywistym było, że jeżeli PESEL wskazuje na kobietę, imię kończy się na A, to w drugą stronę też tak ma być. Czyli jeżeli jest mężczyzna i imię kończy się na A, to też jest frodem. Więc wtedy mieliśmy podkładki w postaci historii, że ale tego nie chcieliście, tak? Więc to też była taka dobra lekcja, żeby zawsze mieć to po prostu opisane i to jakby podstemplowane, że biznes tego chce. Tym bardziej, że no, w przypadku imion już teraz coraz częściej są takie przypadki, gdzie to nie zadziała ta reguła. No nie? Tak, ale tu chodziło, że to szło powiedzmy do manualnej weryfikacji. O, tak, że coś tutaj jest nie tak. Ale wiesz, no, w życiu nie wpadłem na to, żeby zrobić odwrotnie, tak? No bo biznes tego nie chciał, tak? No tak, no. Robimy to, co jest wymagane, tak? Wiesz, no możemy wychodzić sugestiami, tak? Ale ja wiesz, no, nie jestem ekspertem od frodowości, że tak powiem. Tak, i od imion polskich. Dokładnie. I historii. A masz taką historię, gdzie nie napisałeś testu i żałowałeś bardzo? Nigdy. Zawsze piszę testy. Nie, oczywiście, że Boże. Mam. Nie, oczywiście, że tak mam. No wiesz co, no nieraz było tak, że na przykład w szczególności, kiedy na przykład miałem kilkanaście godzin już kodowania za sobą, bo coś tam trzeba było dowieść i byłem już koszmarnie zmęczony, to jakby obserwuję, że po prostu liczba błędów rośnie lawinowo, a mnie się coraz bardziej nie chce wtedy pisać testów i coraz bardziej tylko żałuję. Po prostu piszę kod produkcyjny i wiesz, no, gdybym jednak pisał te testy, to bym połowę mniej kodu napisał, tak? Połowę mniej czasu by to zajęło, więc rzeczywiście były takie przypadki, że, no, że żałowałem tego wtedy. Natomiast w ogóle moja jakby zabawa z testami, bo ja naprawdę jestem mega fanem testów. Nawet dzisiaj gadałem z kolegą i pytał właśnie, co jeszcze mnie fascynuje póki co, bo mówiłem, że jakaś tam nowa technologia mnie nie fascynuje, jakaś inna mnie nie fascynuje, to pyta, co cię fascynuje? No i naprawdę testy mnie fascynują, absolutnie do tej pory mnie fascynują testy. Bo jak zaczynałem tę moją śmieszną karierę, to jednym z pierwszych projektów, na których byłem, to był, robiliśmy portal dla takiego bardzo dużego telekomu polskiego, znaczy nie polskiego, ogólnie dużego telekomu. I tam był taki waterfall pełną gębą, czyli dostawaliśmy wypisane jakieś wymagania od jakiegoś tam architekta i było nawet napisane, w której klasie trzeba co zmienić. Potem oczywiście nigdy to nie miało miejsca, bo oczywiście źle to było zrobione. Tam pierwszy raz w życiu widziałem klasy po 10 tysięcy linii kodu i nie było ani jednego testu. Zero testów. Ogromny portal, który, no tych 10-tysięczników to było mnóstwo funkcjonalności. I ja wtedy się zastanawiałem, jakim cudem, jak to jest możliwe, że wiesz, zmieniam kawałek kodu gdzieś i mogłem w tym czasie rozwalić coś innego gdzie indziej. I ja nie mam tego jak sprawdzić, muszę wszystko przeklikać, bo to dla mnie nie do zrozumienia, jak to jest w ogóle możliwe. I proces tam wyglądał tak, że
na przykład zmieniałem kod, klikałem, patrzyłem, że mniej więcej jest OK i problem przesuwałem, wiesz, tak brałem szuflę i przerzucałem przez płot do zespołu testerskiego, który od rana do wieczora po prostu klikał, 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 czy się wszystko zgadza. Jak się nie zgadzało, to odsyłał do mnie. Ja to poprawiałem i tak dalej. Znaczy jedyną weryfikacją były testy manualne. Nie było żadnych automatów też takich pisanych. Nie było żadnych automatów. Okay. Żadnych automatów. Jedyne automaty, jakie były, znaczy to nawet nie automaty, były zaślepki po prostu na jakichś systemach i mogłem ja sobie, powiedzmy, odpalić moją aplikację lokalnie i połączyć się z tą zaślepką, ale nie musiałem wszystko sklikać. No liczba błędów była ogromna po prostu. Te testy były bezprzerwy klikane, ludzie czegoś tam zapominali sklikać. Ja nie wszystko przeklikałem. No koszmar to był i jakby dlatego też na przykład dosyć szybko zmieniłem tę pracę, bo nie było opcji w ogóle, żeby te testy tam się pojawiły. Czyli nie było happy endu w tej historii, że tam... Nie, no był dla mnie, bo zmieniłem pracę na lepszą. Okej. Ale tak wracając jeszcze do tego takiego dopychania kolanem, to ja też miałam taką historię właśnie, że coś chciałam szybko wypchnąć na produkcję, bo no, pojawiło się to takie uczucie, że to ja zepsułam kod i szybko chciałam go naprawić, żeby nikt nie widział tego, że to poszło na produkcję nie do końca przetestowane. No i właśnie zamiast napisać najpierw test, który nie przejdzie i potem poprawić implementację, no to mówię, to jest szybki fix, to ja to puszczę na produkcję. No i poszło to na produkcję. Oczywiście fala zniszczeń była jeszcze większa, stres był jeszcze większy i no to był taki moment dla mnie, kiedy ja sobie powiedziałam, że będę pisać testy właśnie czerwone, koniecznie czerwone testy, jak znajdę jakiegoś buga na produkcji i od tego będę zaczynać fixy i to jest bardzo dobra praktyka. Polecam, też ją stosuję, natomiast z takich absolutnie krytycznych historii, które mam nadzieję, że w życiu się nie zdarzą, to w jednej z firm, w której pracowałem, czasami, oczywiście były to bardzo rzadkie przypadki, bywało tak, że nie było czasu, żeby w ogóle skomitować i spuszować kod, tylko to, co robiliśmy, to była poprawka kodu lokalnie, kompilowanie do klasy, skopiowanie klasy na serwer i nadpisanie klasy w jarze. Wow. To jest już kompletnie, to jest taki hack po prostu, no ale czasami trzeba było tak zrobić. No koszmar. Ale mówisz, że nie wszędzie były te testy i pewnie to też nie było tak, że skończyłeś studia i umiałeś pisać testy pięknie. Gdzieś musiałeś się tego nauczyć. Co cię natknęło i z czego się uczyłeś? Jak ja wybierałem sobie mój fantastyczny kierunek studiów, to popełniłem dramatyczną pomyłkę, ponieważ popatrzyłem tylko na nazwę kierunku po angielsku. I to było Telecommunications and Computer Science. No to sobie myślę, no coś pięknego. Nie tylko będę umiał programować, ale też będę wiedział mnóstwo na temat telekomunikacji, no dwa w jednym. Polskie tłumaczenie natomiast to było elektronika, telekomunikacja. Więc przez 5 lat studiów miałem 2 semestry programowania. Jeden to był Pascal, drugi to był Java. Więc ja jestem ogólnie programistycznym samoukiem. Testów mnie nie nauczył nikt. Więc w jaki sposób w ogóle zacząłem się uczyć się pisać testów? Jest jedna książka, którą absolutnie muszę polecić. Dwie, tak naprawdę. Pierwsza to jest moja, ale zanim wiecie moją, to oczywiście absolutną biblią, że tak powiem, testowania dla mnie to jest książka Growing Object-Oriented Software Guided by Tests. Potem mogę ją wkleić, ten tytuł do czata. Dobra, wyślemy ją mailem. Pamiętasz autora może? Zapomniałem autora. To potem sprawdzimy, tak? No jest to fenomenalna książka, ponieważ ona uczy nie jakby suchych testów, czyli po prostu jak napisać test, tylko po co jest ten test? O, dziękuję, ktoś rzucił na czata. Nie jakby po co jest ten test? Jak ten test potrafi ci powiedzieć z góry, co ty chcesz osiągnąć? Bo często to zaczynasz kodować. Tak, a nawet nie wiesz, co ty chcesz zakodować, tylko już kodujesz tutaj kontrolery, serwisy, repozytoria, to lata wszędzie, a ty nawet nie wiesz, co ty chcesz zrobić. Właśnie
test jest po to, żeby opisać ładnie, co ty chcesz zrobić, to powinno nie działać, potem powinno działać. Z tego dopiero pojawi się właśnie dobry kod produkcyjny. I to niekoniecznie chodzi o takie purystyczne TDD, ale że te testy cię kierują. No fenomenalna książka. Przeczytałem całą, byłem po prostu nią zachwycony. A inną jakby książką, którą też bardzo polecam, która jakby otwiera... O, dziękuję. Piotrek napisał, moja książka lepsza. Jestem wzruszony. Na pewno nie czytałeś, ale dziękuję. Ale książka... nie masz jej w papierze, nie? No, nie wydrukowaliście jej? Jest w papierze. Jest? No to myślę, że jakąś tutaj dedykację można... Oczywiście, oczywiście. Inna książka, która jest po prostu fenomenalna i otworzyła mi oczy na to, jak wdrażać oprogramowanie, to jest Release It. Design and Deploy Production Ready Software. Release It. No fenomenalna książka, teraz wyszła nowa edycja, akurat tej nowej nie czytałem, czytałem starszą. Starsza chyba miała 10 lat, jak ja ją czytałem. Nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o jakby koncepty takie wysokopoziomowe. I ona też pokazuje i stawia nacisk na coś, co ja uwielbiam po prostu i dopiero jakby jako architekt zauważyłem to, na monetyzację, na pieniądze. Dlaczego to jest istotne? Dlatego, że jeżeli ktoś jest sobie programistą czy programistką i sobie klepie kodzik, to z reguły nie myśli o tym, że każda decyzja podjęta wpływa na koszty firmy albo zyski firmy. I na przykład, dobrze to pamiętam, bo ja sam zrobiłem ten sam błąd jeszcze jak byłem programistą, potem jeszcze jako architekt przyszedł do mnie programista i mówi, potrzebujemy Mongo. Musimy mieć Mongo, nie ma innej opcji. Żeby rozwiązać nasze problemy, potrzebujemy Mongo. Ja myślę sobie, ciekawe, nie wiedziałem, że mamy takie problemy, że potrzebujemy Mongo. I pytam, no dobrze, słuchaj, a będziesz potrafił to Mongo supportować, będziesz potrafił to wgrać na produkcję w sposób taki, żeby to było na przykład highly available, czy będziesz w weekendy jakby to supportował, czy umiesz tym zarządzać, czy umiesz w ogóle z tego korzystać, tak? Ile to kosztuje, tak? Wszystko. No to po takich pytaniach okazało się, że jednak ten Postgres, którego mamy, jest zupełnie wystarczający. Więc to jest bardzo cenna lekcja i do Release It jako książka też to pokazuje, że jeżeli zaczniemy używać takiego języka, jeżeli będziemy patrzeć trochę szerzej, o, dziękuję za podesłanie linka, to łatwiej się też dogadamy z biznesem. Na przykład jak robiliśmy ten manewr, żeby z 80 minut zejść do 8, to potrzebowaliśmy największych maszyn na Amazonie. Takich największych po prostu, tam 32 chyba kory były wtedy, 80 giga RAM-u, coś w tym stylu. I one no, ileś tam kosztowały, ale poszedłem do mojego menadżera i powiedziałem, dałem mu tabelkę i mówię, teraz każdy deweloper czeka tyle minut, żeby spuszczać swój kod, czy tam coś z nim zrobić. Pomnożone razy stawkę godzinową dewelopera. Czyli tyle miesięcznie na przykład tracimy. Jeżeli zapłacimy tyle za godzinę maszyny, zyskamy tyle. No to dostałem dwie takie maszyny. A chciałem jedną. Więc to też otwiera umysł na tego typu rozmowy. Mhm. Ale to bardzo często widać, jak programiści przechodzą z dużych firm do małych i właśnie nie mają tej świadomości, że rzeczy kosztują, że takie przestoje, że ja siedzę na przykład na beznadziejnych spotkaniach, to jest ogromny koszt i to jest bardzo duża strata czasu, no bo w korporacji to się gdzieś tam przerzuca w Excelu i to się wszystko gdzieś tam na koniec dnia zgadza. Ja pamiętam, mieliśmy spotkanie, chyba bo zmieniał nam się jakby head developmentu chyba 3 razy. Za każdym razem zlecany był audyt, który mieliśmy robić my od nowa. Czyli 3 razy chyba zrobiliśmy audyt i wyobraź sobie, że spędziliśmy na tym chyba tydzień z 6 seniorów. To pomnóż sobie, ile pieniędzy zostało stracone, bo audyt został zrobiony, żadnych efektów to nie miało. I znowu, dlatego w pełni się z tobą zgadzam. Jakby kolejne spotkanie, które mogło być mailem, tak? A to wszystko po prostu kosztuje olbrzymie pieniądze.
Tak, tak. I my często zderzamy się też z tym, jak przechodzimy na własną działalność i zaczynamy robić software as a service i po prostu mamy swoje rzeczy i musimy za nie płacić i za nie odpowiadać i wtedy nagle jest takie zderzenie ze ścianą, bo się okazuje, że wszystko kosztuje. Jednak, tak? No, dokładnie no. Tak. Takie zderzenie z rzeczywistością. To... Może teraz zadam takie pytanie, które ostatnio słyszałam kilka razy. Kto jest odpowiedzialny za testy w projekcie? Moim zdaniem programiści. W ogóle bez dwóch zdań. Tak? Siedzą sobie programiści i programistki i klepią testy. Od początku zaczynają klepać testy, z tego wychodzi kod produkcyjny i tak to powinno wyglądać. Ja absolutnie uważam, że pozycja testera ma miejsce, absolutnie powinni testerzy i testerki być, bo mają zupełnie inne spojrzenie na jakby zagadnienia testowania. Wydaje mi się, że to jest kwestia jakiegoś mindsetu. To jest jakby, no jedne osoby się jakby patrzą na pewne rzeczy w taki sposób, inne na inny. Ja pamiętam, że kiedyś współpracowałem z takim jednym bardzo fajnym testerem i pisaliśmy jakąś tam aplikację, było okno logowania i trzeba było napisać do tego testy. No to co, no to ja napisałem powiedzmy 4, 5 nawet use case'ów. Logujesz się dobrze, logujesz się źle, coś tam, już nie pamiętam. A ten usiadł, napisał ze 20, czego pierwszym to było, że usiadł i zaczął po prostu jakby z masakryczną prędkością klepać klawiaturę. I zepsuł okienko. Wtedy to tam jakiś wadin był na frontendzie i zepsuł to okienko. Nawet mi to przez myśl nie przeszło, żeby tak testować. On już to zepsuł. Więc absolutnie uważam, że testerzy właśnie taki input mogliby przekazywać. Natomiast ja współpracowałem z takim testerem i zresztą też z testerką, którzy jakby pomagali nam pisać testy, ale też automatycznie zaczęli pisać kod produkcyjny. I na przykład takim, tak przykładem takiej osoby, która przeszła ścieżkę, no niesamowitą moim zdaniem, bo od osoby, która kompletnie nie działała w IT, poprzez testy, bycie testerem, potem pisanie testów automatycznych, a na koniec programowanie, to jest Olga Maciaszek-Szczerba, która pracuje ze mną w Pivotalu. I ja z nią pracowałem też w jednym zespole i ona też tę ścieżkę przechodziła w pełni i ona zaczynała jako tester, a potem już programowała też już kod produkcyjny i jej wkład w testy też był olbrzymi, nawet jak już była jakby programistką full time, bo miała zupełnie też ten inny mindset. Ten mindset zostaje. Tutaj Klimbus pisze, że programiści uczą się budować, a testerzy rozwalać i to może coś w tym być, nie? Że gdzieś tam są po... No tak. Tak się mówi, że po dwóch stronach, chociaż tak naprawdę cel jest jeden. Oczywiście. Ale czasami no, ja obserwuję takie niesnaski gdzieś tam, że jak już, zwłaszcza na przykład jak się chodzi na jakieś spotkania branżowe i tak po dwóch piwach już zaczynają się takie, a programiści to, a testerzy to i te żale zamiast na retro to są właśnie wylewane gdzieś tam do obcych przy piwie. No, także... Absolutnie się z tobą w pełni zgadzam, ponieważ byłem nieraz na konferencjach testerskich i byłem po tych na tych piwach. I dokładnie te same historie słyszałem, że właśnie ewidentnie to są dwie strony barykady. Jedni kompletnie nie rozumieją drugich, drudzy nie rozumieją pierwszych i to nie prowadzi do niczego. Dlatego ja mam wrażenie, że często tak jest w momencie, w którym masz odseparowane zespoły. Czyli nie masz jednego zespołu, który jest tak zwany cross-functional, czyli mamy zespół samoorganizujący się, który się składa ze wszystkich kompetencji, które potrzebujemy i wtedy jesteśmy wszyscy za to odpowiedzialni. W ogóle jakby istotna jest tutaj moim zdaniem kwestia odpowiedzialności, czyli jak masz waterfalla, jak ja przerzucałem tą szuflą ten problem za płot, to już mnie to nie interesowało. No, ktoś to przetestował, ktoś to wdrożył i tyle. A jeżeli tylko okaże się, że my w ramach tego zespołu odpowiadamy za wdrożenie support i my będziemy wstawać w nocy, to ja ci gwarantuję, że jakość kodu wzrośnie kilkukrotnie. Ba, można zacząć od tego, że masz krótkiego feature branch'a i musisz merge'ować do mastera codziennie. Na przykład, jeżeli... Fakt, no bo co to jest continuous integration? Continuous integration to jest dokładnie to, że ty ciągle merdżujesz do tego mainline'a, tak? I w momencie, w którym ty to robisz i myślisz sobie, dobra, ja to muszę zmerdżować i to może pójść teraz na produkcję, to ja to 3 razy jeszcze sprawdzę, bo ja za to będę odpowiadać. No to słuchaj, to się zaczyna zmieniać wtedy, tak? A jeżeli to jest taki typowy waterfall, to
Różnie to bywa, bo ludzie nie biorą odpowiedzialności. Jak nie biorą odpowiedzialności, to ta jakość moim zdaniem spada. Oczywiście mogę generalizować, ale takie są moje doświadczenia. No, ja od 3 lat pracuję w takim projekcie, gdzie nie ma testerów i my jako programiści jesteśmy odpowiedzialni no, 100% za testowanie. I no, ja się bardzo właśnie tej odpowiedzialności nauczyłam, bo ja zawsze mam gdzieś z tyłu głowy, że jak pójdzie jakiś release w piątek, to może mi to zepsuć weekend, więc albo się wstrzymuję w ogóle przed tym, żeby pójść na produkcję gdzieś tam w piąteczek, albo no, dopisuję dodatkowe testy i sprawdzam i jeszcze testuję manualnie, żeby się upewnić, ależ oczywiście. Że to wszystko jest tak, jak, no, jak użytkownik sobie będzie życzył, tak? Ja się jakby tutaj śmieję, bo no, ja jestem fanem skrajnej automatyzacji. Po prostu wszystko, co bym automatyzował, o ile ma to oczywiście sens biznesowy i kosztowy. Natomiast ja też zawsze, jak pisałem feature, miałem unity i tak dalej, integracyjne, no przeróżne testy, ale ja też sobie to odpalałem lokalnie i klikałem. No bo ja biorę za to odpowiedzialność. Więc ja po prostu nie lubię takich manualnych testów w ramach tej rury wdrożeniowej. Tego jakby w momencie, w którym robimy continuous deployment czy continuous delivery, czyli możliwość, że w każdej chwili aplikacja albo za pomocą przyknięcia przycisku będzie wdrożona na produkcję, albo po merge'u idzie rura i idziemy na produkcję, no to w takich przypadkach to manualne testowanie to mi kompletnie nie pasuje. Tym bardziej, że często jest nadużywane, tak? Te manualne rzeczy to powinny być testowane tylko wtedy, jeżeli są krytyczne dla biznesu, moim zdaniem, albo jeżeli ich automatyzacja kosztuje za dużo. No i nowe rzeczy, no to wiadomo, że tam ktoś musi przez to się przeklikać, żeby zobaczyć, czy to w ogóle ma sens. No, u nas tak, ale to jest troszeczkę inaczej, bo to nie jest już jakby... To jest jakby akceptacja po prostu biznesu, czy to pasuje i tak dalej, tak? No tak, no tak, ale jest to jakiś rodzaj testu manualnego. Prawda, tak, wiadomo, tak. Nie jest automatyzowany test manualny, tylko taki jednorazowy. No tak, ale z drugiej strony masz na przykład testy, robisz continuous delivery, które kończy się jeszcze krokiem manualnych testów. Bo na przykład właśnie są za drogie, bo co, musi być security audit, który na przykład nie może być z jakiegoś powodu zautomatyzowany. No to wyobrażam sobie, że powiedzmy ten test tej nowej funkcjonalności by tam nie wpadł, chyba że byłby krytyczny albo, przepraszam, albo jego automatyzacja kosztowałaby za dużo, nie? Zgadzam się, tak. Marcin, ty się chyba na Springu trochę znasz, nie? Coś słyszałem, tak. To może powiesz, jak się testuje Springa. Tutaj nie wszyscy są z Java i pewnie... To no, odpowiedź będzie bardzo, bo tam jest sporo osób od Pythona, to odpowiedź będzie bardzo uniwersalna. Czyli no, dla tych, co nie wiedzą, to pracuję dla Pivotala, który robi Springa i sam pracuję dla zespołu, który robi Spring Clouda. Jak testować Springa? Testować go tak, jakby, znaczy aplikacje springowe. Testować go tak, jakby to nie była aplikacja springowa. Czyli na przykład samemu stworzyć pewne obiekty, testować w izolacji, nie odpalać kontekstu Springa, tylko możliwie po prostu wykluczyć Springa z w ogóle z tej kluczowej domeny. Kuba Pilimon w swoim projekcie, który się nazywa DDD by Examples, pokazuje bardzo dobrze napisaną domenę biznesową, w której bodajże nie ma w ogóle Springa. Nawet dodał test, który sprawdza, czy Springa nie ma w core'owej domenie. Architektoniczny test. Bardzo ciekawy zresztą. Jeżeli tak piszemy domenę, to nie ma znaczenia, że to jest Spring czy nie. Natomiast dodałbym parę testów, które podnoszą cały kontekst, żeby zobaczyć, czy właśnie wszystko zostało odpowiednio porejestrowane, czy kontrolery na przykład dobrze działają z punktu widzenia serializacji, deserializacji i odpalić parę testów takich integracyjnych. Ja bym w ten sposób to testował. Wiem, że może ta odpowiedź brzmi szokująco jako, powiedzmy, pierwszy adwokat, że tak powiem, Springa, ale tak uważam, że należałoby to pisać tak, testy, jakby to nie była aplikacja springowa. A jak izolujesz logikę biznesową, to mokujesz czy stabujesz? No, obstawiam, że większość ma w ogóle problem z rozpoznaniem różnicy między mokowaniem a stabowaniem, więc może zacznijmy od tego, że jeżeli mówimy o mokach, zacznijmy od staba może. Jak mówimy o stabie, jest to
pewnego rodzaju taka sztuczna, sztuczny twór, którego uczymy, w jaki sposób ma się zachować. Tak? Czyli jeżeli mamy na przykład jakiś interfejs, klasę, obiekt, który ma na przykład metodę, nie wiem, wyprintuj coś, to możemy za pomocą staba powiedzieć, słuchaj, tak naprawdę to nie odpalaj tej prawdziwej logiki, tylko zwróć coś tam, co jest mi potrzebne do testów. I to jest stab. Mock natomiast to jest stab, który jeszcze chcemy zweryfikować, czy naprawdę konkretnie ta metoda została wykonana tyle razy z takimi argumentami. Tak? To jest ta różnica. I teraz jak dobrze mockować i stabować? Przede wszystkim, jeżeli ktoś przeczyta moją książkę, Mockito Cookbook, to będzie wiedział, jak to zrobić odpowiednio z Mockito. Ogólnie, teraz już tak całkiem serio, ja staram się w ogóle nie mockować. Czyli i w ogóle dlaczego? Dlatego, że jeżeli używamy mocków i weryfikujemy, czy dana metoda została konkretnie wywołana z konkretnymi parametrami, to trochę się przypinamy jakby do bebechów implementacyjnych. Czyli jeżeli mam kalkulator, który dodaje dwie liczby, a w środku mam jakiś super, nie wiem, skomplikowany algorytm, który odpala 500 metod, i ja zacznę mockować ten, powiedzmy, ten mechanizm z jakiegoś powodu i powiem, że no dobra, i te 500 metod musi się odpalić z takimi konkretnie argumentami w takiej kolejności, to znowu mam problem, bo jeżeli ja chcę tylko sprawdzić, czy jak wezmę 1 plus i 2, to mi wyjdzie 3, to co mnie obchodzi, w jakiej kolejności zostały odpalone metody, tak? Czyli to jest tak zwane testowanie blackboxowe, czyli powiedzmy nakładam jakiś taki filtr, coś wchodzi, coś wychodzi, a jak to jest odpalone, to mnie nie interesuje. Natomiast są sytuacje, w których moki mają sens. Dlaczego? Dlatego, że czasami system ma tak zwane jakby efekty uboczne. Dajmy na to, że licząc tę sumę tych dwóch liczb, chcemy wysłać do kogoś faks. Nie wiem po co, ale powiedzmy, że chcemy. No i teraz, jeżeli to jest krytyczne z punktu widzenia naszej funkcjonalności biznesowej, no to przecież nie będziemy odpalać, nie wiem, faksu jakimś cudem w naszych testach, tak? Więc chcemy się upewnić, że coś się zadziało, tak? Że mamy ten side effect, że jakaś komenda została odpalona. No to możemy stworzyć mocka tego serwisu od wysyłania faksów i upewnić się, że została odpalona taka metoda. Czyli mamy pewność, że oprócz tego, że 1 plus 2 to jest 3, to jeszcze wiemy, że ten side effect w postaci wysyłki faksu miał miejsce. Można też robić to na inne sposoby, na przykład nie używać mocka jako takiego, tylko powiedzmy za pomocą jakiegoś frameworku, tylko na przykład, ja to często robię, tworzę na przykład ręcznie klasę, w której implementacji tej klasy daję pole, czy się odpaliło. I po prostu ono jest na false, potem jeżeli odpaliła się metoda, to robię na true i weryfikuję, czy rzeczywiście ona się odpaliła. I to tyle. Nie potrzebuję żadnego frameworku, jakiejś magii, żeby to rzeczywiście w ten sposób działało. Więc ogólnie reasumując, staram się stabować jak najwięcej. No tyle, ile trzeba. Staram się nie mockować. Mm-hmm. Chociaż my przeważnie mówimy, że mockujemy, nawet jak stabujemy, co wynika z tego, że używamy Mockito często. I Mockito jest Mockito Mock, dokładnie tak. Dokładnie, bez względu na to, natomiast, czy jest stabem, czy mockiem. Tak, jeżeli używasz Spoka, to masz, czyli to jest framework groovy do testów, to tam masz jasną różnicę, masz mock albo stab. I tak. To lubię na przykład. Ja tak się zresztą dowiedziałam o tym, że w ogóle do tej pory używałam stabów, chociaż nazywałam je mockami. I no, ciągle ten żargon jest taki, że mówimy, że coś mockujemy, chociaż stabujemy. Tak jest. No. Ale tak jak mówiłeś, to tak niebezpiecznie się zbliżyliśmy trochę do testowania metod prywatnych. Tak jak mówiliśmy o tym mockowaniu. Dobrze. To co myślisz o testowaniu metod prywatnych? Uważam, że to jest fatalny pomysł. Katastrofalny wręcz, bo po co? Po co tak naprawdę? Metoda prywatna jest od tego prywatna, żeby nikt tam nie grzebał. To, co można zrobić i czasami faktycznie tak robię, to zamieniam metodę prywatną na pakietową i sobie normalnie ją testuję bez jakichkolwiek haków i tak dalej. No bo mam wrażenie, że ja też jakoś późno w mojej tej pseudokarierze to zauważyłem, że są jeszcze inne modyfikatory dostępu oprócz public. Wszyscy robią public, prawda? A okazuje się, że masz piękny defaultowy scope, który pozwala ci w danym pakiecie napisać test do tej danej metody. Oczywiście to też niekoniecznie jest dobre. Z reguły jak tak robię, to po to, żeby na przykład
znowu stworzyć sobie takiego staba manualnego danej klasy. Wyobraźmy sobie, że mamy klasę, która właśnie wysyła ten kalkulator i on ma metodę, która się nazywa wyślij fax. To ja mogę utworzyć sobie implementację tej klasy, a jeżeli wyślij fax jest pakietowe, to mogę dla testów nadpisać tę metodę i na przykład nic nie robić. Tak, tylko zobaczyć, czy się odpaliła. To rozumiem. Natomiast nie rozumiem mokowania metod prywatnych, chyba że jesteśmy w jakimś katastrofalnym systemie legacy i z jakiegoś powodu, no nie wiem, no nie ma innej opcji niż właśnie zrobienie czegoś takiego, żeby na przykład zamokować jakiś kawałek kodu, który za każdym razem idzie do bazy danych, czy coś w tym stylu. Ale to jest w ogóle... 800 razy bym się zastanowił, czy to zrobić. Ja w swojej karierze chyba nigdy czegoś takiego nie zrobiłem. Jedyne haki, jakie robiłem, to właśnie pracowałem dla banku w Anglii, bardzo, bardzo dużego. I tam mieliśmy system, który był fatalnie napisany. Wszystko było na statikach. Nie dało się go w ogóle... przetestować, to jest dobre słowo, po prostu nie dało się go testować, więc testu właściwie nie było. A ja chciałem go trochę zrefaktorować, żeby było łatwiej z niego korzystać. I pamiętam to jak dziś, ta rozmowa po prostu była absurdalna, ale powiedziałem im tak, słuchajcie, ja tego nie tknę kijem, nie zrefaktoruję tego kodu, dopóki nie będę miał testów. I zacząłem pisać jakieś scenariusze, bo tam chodziło o jakiś trading, na giełdzie, jakimiś opcjami w ogóle, już nic nie pamiętam z tego dokładnie, ale no, mieliśmy jakieś tam parę przykładów, jak to ma się zachowywać. Chciałem napisać do tego testy i chciałem, to było w Javie, chciałem użyć PowerMocha, czyli biblioteki, która nigdy w życiu nie powinna być używana, ale no, jeżeli mamy system legacy, to czasami nie ma innej opcji, tak? I ta biblioteka pozwala właśnie robić różne haki, jak wstrzykiwać w prywatne konstruktory, czy tam pakietowe, no w ogóle dramaty, mokować statyczne metody, tego typu rzeczy. I ja powiedziałem, że chcę użyć tego frameworka, żeby te testy zrobić, po to, żeby potem zrefaktorować kod i wywalić tego PowerMocha. I ja zrobiłem taki przykład. Przedstawiłem kilka stron dokumentacji dla naszego systemu, jak byśmy mogli to zrobić. I zebrałem cały zespół i mówię, słuchajcie, proszę, uważam, że to jest ta droga, tutaj dodamy PowerMocha, tu zrobimy to, potem tego PowerMocha usuniemy i będzie pięknie. Ja miałem dyskusję z głównym menedżerem tego projektu, który mówi, no dobrze, to wygląda świetnie, ale co jeśli PowerMocha pójdzie na produkcję? Ja tak siedzę i tak po angielsku to wszystko było i mówię, no wydawało mi się, że dosyć dobrze znam angielski. Mówię, słuchaj, ja chyba nie zrozumiałem, co ty do mnie powiedziałeś. Czy mógłbyś to powtórzyć? I mówi, co jeśli PowerMocha pójdzie na produkcję? Ja mówię, jak pójdzie na produkcję? Przecież to jest biblioteka testowa. No jeszcze parę razy była taka rozmowa i mówię, no nie dogadamy się tutaj, ja widzę, że nie mam... Są transparentne flamastry, które mają być równoległe, tak prostopadłe. I niestety projekt, temat upadł i facet potem mi powiedział, że ogólnie to było genialne. Ja go przekonałem, ale nic z tego nie będzie. No to mówię, dobra, no i zmieniłem projekt. Czasami tak jest, że jak się nie da zmienić projektu, to trzeba zmienić projekt. Tak jest. A jak w takim razie podchodzisz do legacy ogólnie? Jak wchodzisz w taki system i mówisz, no dobra, zostaję tutaj, rękawy zakasane i mówisz, dobra, to zaczynam tutaj testować, no to co robisz? Ja na szczęście nie byłem w wielu takich legacy systemach, ale właśnie przede wszystkim... Jakbym teraz trafił do takiego systemu, to bym zweryfikował, czy faktycznie jest tak fatalnie, jak się wydaje. Bo jak mówię, właśnie ten system legacy to jest takie pojęcie nie wiadomo jakie. To ja się domyślam, że tobie chodzi o system, który jest bardzo stary, bardzo zaniedbany, nie ma testów, jest ogólnie katastrofa, tak? Dokładnie, tak. To jeżeli mamy taką sytuację, to ja bym w ogóle pogadał z kimś z biznesu, czy z jakimś menadżerem, jakimś szefem, czy czegoś. Ile czasu na tę chwilę my tracimy dlatego, że nie ma testów? Ile bugów jest raportowanych? Ile zebrałbym dane, żeby mieć wsparcie, żeby zrobić jakieś zmiany w projekcie? Bo ja już wiele razy w życiu próbowałem robić zmiany oddolnie i
Za każdym razem zatrzymywałem się na pewnym poziomie i potem wchodził management, który mi to z reguły blokował. Więc ja bym najpierw zebrał dane, czy w ogóle ma to sens. Bo jeżeli na przykład nie ma bugów z jakiegoś powodu, to może nie ma co pisać testów, tylko zróbmy inne rzeczy, tak? Bo na koniec dnia, jak to się po angielsku mówi, to musi mieć rację bytu biznesową. Natomiast wątpię, żeby taka sytuacja miała miejsce, więc łatwo to zebrać, ile na przykład bugów wraca i potem to przemnożyć przez czas, powiedzmy, ile można spędzić, żeby coś tam zadziałać, coś oszacować i pokazać jakieś parę takich happy puffów, że udało się coś zrobić. Do nowych funkcjonalności można pisać unity, tak? I to zrobić, że to jest jakiś tam nasz wewnętrzny requirement, tak? Nie jest to prosta sprawa, bo tutaj wchodzi w grę też jakby polityczne aspekty. Nie wierzę w rzeczy typu, wiesz, code coverage check, tak? Więc ja bym tego na pewno nie montował. Chyba że jest to naprawdę jakiś tam projekt legacy, który coraz mniej ma testów, bo ludzie nie dodają. To faktycznie przez to, że ja ufam inżynierom, inżynierkom jedynie wtedy, jeżeli na przykład mam jakąś umowę, jak ona zostanie złamana, to ten build się wywala. To jest jedyny sposób umowy, który możemy podpisać. Czyli jeżeli na przykład jest fatalny projekt, ale mamy ileś tam tych procent testów, to ja bym to utrzymał. Na przykład code coverage utrzymał jako miernik, mimo że jest to fatalna rzecz, bo czasami możesz mieć 10% code coverage, jest wystarczający, bo na przykład w projekcie większość to są gettery i settery. A czasami 90% to jest na przykład za mało, bo coś tam, tak? Tak, no to wszystko zależy od tej odpowiedzialności, ile bierzemy na siebie, a ile to jest po prostu, jakim procentem jesteśmy zmuszani, jakby jakimś KPI-em albo coś takiego. Tak. Ale tutaj Władek pisze bardzo ciekawą rzecz, że legacy to nie jest takie gdzieś tam daleko, tylko to możemy bardzo szybko zrobić nasz projekt legacy. To prawda, tak, tak. I ja tak trochę się śmieję z tego legacy, dlatego że ja się spotykam regularnie z takimi pytaniami, a jak testować systemy legacy, bo nasz projekt to jest taki najgorszy ze wszystkich, tam nikt nie pisze testów, najczęściej jest jeszcze tylko ja, więc my wszyscy uważamy, że jesteśmy w takich strasznych legacy projektach i tak naprawdę takich projektów jest bardzo mało. No. Ja w Cobolu programowałam, tak. Także jakby wiem, jak może wyglądać projekt legacy. Ale wiesz co, to jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo ja naprawdę swoje niestety w życiu widziałem. Na przykład przypominam sobie ten kod właśnie dla tego telekomu, który nie miał żadnych testów, był fatalny po prostu. I potem spotkałem się z jednym z tutaj adeptów, nazwijmy to, programowania świeżo po studiach i facet przyszedł do projektu, który był technologicznie, moim zdaniem, ja nie pracowałem w lepszym. Mieliśmy w niektórych, no, była tam monolityczna aplikacja, ale ona była na już bardzo świeżej wersji Springa, cały czas były update'owane wersje, były jakieś w ogóle wizje DDD, ona potem się rozpłynęła, ale widać było jakieś core koncepty. Było bardzo dużo testów, a facet mówi, że to jest w ogóle fatalny kod, no w ogóle dno. Ja mam wrażenie, że w tym naszym środowisku to my mamy gigantyczną zdolność narzekania i nic potem nie robienia z tym, tak? To ten facet był po prostu takim wampirem energetycznym, wszystko było bez sensu i tak dalej. Ja tak na to patrzę i coś wspomniałem, te moje dziesięciotysięczniki, brak testów i w ogóle no, fatalną jakość kodu i myślę sobie, no masakra, tak? Że jakby no, nie można tak mówić, bo to nie jest wcale zły kod, tak? Oczywiście na pewno może być poprawiony, ale tak naprawdę, który kod nie powinien być poprawiony, tak? Jak ja patrzę, no, na przykład mamy takie narzędzie w Springu, w Spring Cloudzie do wdrażania naszych bibliotek na produkcję właśnie. Mamy 20 tych bibliotek, to napisałem narzędzie, które to robi automatycznie. Gwarantuję ci, że to było bodajże, no, napisałem chyba to 2 lata temu, z pół roku temu patrzę na to i mówię, no fenomenalne pakiety, fenomenalny kod, robiłem TDD, mnóstwo testów, no rewelacja. Dzisiaj na to patrzę i mówię, że to jest tak źle spakietowane, to jest taki dramat, więc wiesz, to trzeba być krytycznym, ale ja no, jestem krytyczny wobec tego, co napisałem i mam zamiar to poprawić, tak, a nie dla samego narzekania. Tu Piotrek pisze, że legacy kod to jest wkomitowany dzisiaj, a czytany jutro. Trochę tak. Jak to wygląda. Ale to jest też zdrowy objaw, bo jeśli czytałbyś dzisiaj z zachwytem kod sprzed pół roku, to by znaczyło, że się nie rozwijasz po prostu. To prawda, to prawda.
A tak jeszcze wracając do tego banku brytyjskiego, to rozumiem, że London Style TDD tam nie miało miejsca, bo nie wiem, czy wiecie, ale jest London Style i Chicago Style TDD. To jest świetne, jak rozmawialiśmy wczoraj i wspomniałaś mi o tym, że powiedzmy możemy poruszyć ten temat. Ja musiałem bardzo głęboko w jakieś kazamaty mojej pamięci sięgnąć, żeby sobie przypomnieć w ogóle, co to jest London Style i Chicago Style TDD. I faktycznie, jak potem sobie doczytałem, to mówię, dobra, nie użyłem tego sformułowania chyba nigdy w życiu. Czyli rozumiem, że mówimy o testowaniu whiteboxowym i blackboxowym właśnie. Czyli znowu, czy patrzymy na to, jak system się zachowuje, czy badamy jego wnętrze. Ja jestem absolutnie, i o tym piszę przez całą moją książkę w testowaniu właśnie Mockito, że na przykład mam całe, jak jest cały rozdział o tym weryfikowaniu, to rozpoczynam go pisząc, że właściwie w większości przypadków to nie powinniście nigdy tego musieć użyć. I przypominam, że powinniście testować w taki sposób. No bo słuchajcie, no jeżeli mamy takie skomplikowane nawet rzeczy jak powiedzmy właśnie proces rejestracji, proces przyznawania jakichś tam nie wiem, płatności, czegokolwiek, to z punktu widzenia użytkownika, ktoś na przykład wpisuje coś i albo jest zarejestrowany, albo nie. Naprawdę niekoniecznie, znowu to jest kwestia jakby procesów biznesowych, może jest to ważne, ale z reguły to nie ma znaczenia, co konkretnie się dzieje w bebechach, tak? Tylko chodzi o to, czy faktycznie ta dana osoba się zarejestruje, czy nie. A jeszcze takie pytanie, które się często pojawia, to tak się wiąże trochę z tym, ifelsy. Jak jest dużo ifelsów, to jak testować takie metody, jakie są ifelsy? No i znowu wracamy do tego przypadku, że a co mnie te ifelsy obchodzą na tej chwili, tak? Jeżeli ja te ifelsy zrefaktoruję do mapy albo do czegoś innego, to czy moje complexity się zmieniło? No pewnie nie do końca, bo po prostu zmieniłem strukturę tego kodu. Ja bym wolał na przykład użyć jakichś rozwiązań, które, jeżeli na przykład mam mnóstwo kombinacji, to mogę sobie napisać test unitowy i na przykład w Spoku mamy bardzo ładną możliwość zrobienia data-driven test, czyli możesz sobie zrobić tabelkę i zrobić sobie nawet permutację. I wtedy na przykład tak w Spring Cloud Contract mamy, że mamy tych testów blisko chyba 2000, bo w niektórych przypadkach robimy sobie nagle, wiesz, permutacje czy tam kombinacje różnych rzeczy, czyli mamy 20 testów, o tak. W JUnicie też to można zrobić. Można to nawet zrobić z palca. Więc ja bym zaczął od tego, żebym po prostu rozpisał, jakie rzeczy my chcemy przetestować, bo te if-else'y to jest po prostu szczegół implementacyjny. Dzisiaj są te if-else'y, jutro ich nie będzie. Dokładnie. Ktoś zmieni się architekt na przykład i każe wyrzucić. Zrobi audyt. Zrobi audyt. Każe wyrzucić wszystkie ifelsy. Tu jest takie pytanie, czy uważamy, że są takie przypadki, w których nie warto testować automatycznie, tylko manualnie? Absolutnie tak. Wyobraźmy sobie, i znowu, wyobraźmy sobie, że prowadzimy biznes. Bo to odwróćmy sytuację. I teraz chcemy zainwestować trochę pieniędzy w coś. Jakąś nową apkę, tak? Czy no cokolwiek, jakiś tam system. Nie mamy bladego pojęcia, czy on nam przyniesie pieniądze, czy nie. Wyobrażam sobie, że jedziemy bez testów albo z minimalną liczbą testów, tak? Bo my chcemy wejść jak najszybciej na produkcję, żeby zobaczyć, czy w ogóle ma ten biznes sens, czy nie. Ale musi być to świadoma decyzja, że świadomie ten dług zaciągamy po to, żeby potem go na przykład w przyszłości spłacić, tak? To musi być decyzja biznesowa. Testy są, piszemy po to, żeby mieć gwarancję tego, że nasze, powiedzmy, założenia są w mocy i że nasze zmiany kodu produkcyjnego tych założeń nie psują, tak? Natomiast, znowu, to musi być decyzja biznesowa, bo jeżeli zależy nam na czasie, mamy określony budżet, to chcemy dowieść te feature'y, zobaczyć, czy to działa w ogóle z użytkownikami, to może nawet się czasami wywalać, tak? Ale wolimy, żeby ktoś mógł na przykład już od miesiąca klikać i zobaczymy, że to ma sens, niż na przykład rok piszemy, mamy wszystko przetestowane, a nikt nie chce z tego korzystać. Jasne. A w systemie legacy, jak na przykład, znaczy nie legacy, jak masz powiedzmy stary system,
i drużyna tygrysów znajduje się, żeby przepisać go na nowe technologie i nie ma testów, to... Coś pięknego to jest. Coś... Ja byłem w takich projektach, bo mieliśmy monolityczną aplikację i chcieliśmy wyciąć z niej pewien kontekst, żeby jakby wydzielić z niej ten mikroserwis, tak? Żeby szybciej móc dowozić i tak dalej, i tak dalej. Już nie wchodźmy w szczegóły jakby sensu mikroserwisów. Więc zrobiliśmy to na dwa sposoby. Pierwszy był zasugerowany przeze mnie, który okazał się kompletną porażką. Mianowicie była to wycinka techniczna, czyli nie ruszaliśmy w ogóle procesów biznesowych i po prostu wycinaliśmy technicznie i potem po prostu mieliśmy distributed monolith, który był fatalny. A druga opcja była taka, że wycinka była na bazie tego kontekstu, czyli powiedzmy mamy stary system i chcemy z niego wyciąć nowy. Teraz mamy dwa przypadki. W pierwszym, jeżeli w starym systemie są testy i skupmy się na razie na tym, to możemy zacząć wykorzystywać te testy, żeby przetestować ten nasz jakby refaktorowany kod, tak? I teraz wyobrażam sobie, że i tak to działało, że co zmianę idziemy na produkcję. To nie może być tak, że to jest projekt, który trwa pół roku i idziemy na produkcję, tylko codziennie idziemy na produkcję. Wiem, że to dla niektórych może brzmieć jakby niewyobrażalnie, natomiast nam się udało tę monolityczną aplikację codziennie 9 rano deployować automatycznie. Więc jak robiliśmy ten refactoring, to mieliśmy umowę z biznesem, że będziemy często wdrażać. Czemu? Dlatego, że łatwiej jest to cofnąć, jeżeli coś jest nie tak. Więc to jest pierwsza opcja i w pewnym momencie jesteśmy w stanie wydzielić tę usługę na boku i wtedy mamy nowy i stary system. Tu są pewne testy i tu są pewne testy, tak? I potem możemy robić tak zwaną rekonciliację, czyli powiedzmy puszczamy ruch i tu, żeby zobaczyć, czy nowe zachowuje się tak jak stare. Mhm. I w momencie, w którym to się już zachowuje tak samo, no to możemy na przykład to wyłączyć i to idzie tylko do nowego. Natomiast co jeżeli nie mamy testów? Powiem tak, jeżeli nie mamy testów, to możemy iść do biznesu i zapytać, jak oni uważają, że system działa. Tylko to jest trochę bez sensu, ponieważ jedyną prawdą objawioną jest kod produkcyjny. Biznes może myśleć, że system działa tak, a tak naprawdę działa inaczej. Czyli ja bym czuł się dużo bardziej bezpiecznie, jeżeli bym obtestował stary system i spróbował go, na przykład jeżeli chodzi o kluczowe funkcjonalności, tak? Zobaczył, że te testy przechodzą, zobaczył, że one nie przechodzą, jeżeli nie chce, żeby przechodziły i wtedy na przykład podjął decyzję, co robimy, jak to wycinamy i tak dalej. Natomiast no to jest jedna z opcji. No to wszystko zależy, tak? Inna opcja jest taka, żeby przeczytać kod produkcyjny, zobaczyć, jak on działa, dogadać się z biznesem i na przykład zacząć pisać na boku. Ale to jest problematyczne. Ja bym chyba wolał to wyjąć. No ale to wszystko zależy od tego, jak ciężko technologicznie jest to zrobić i politycznie i powiedzmy, no przede wszystkim technologicznie. Jasne. Nie zawsze też obtestowanie takiego, nazwijmy to, obcego systemu da gwarancję, że wszystko będzie działać jak trzeba, bo mój znajomy miał takie zlecenie, gdzie miał zrobić refactoring. Nie wiem, dlaczego ktoś to zleca, outsourcuje na zewnątrz, no, ale miał zrobić refactoring istniejącego kodu. No i tam właśnie nie było w ogóle żadnych testów, więc on pierwsze, co zrobił, to dopisał te testy, po czym zrefaktoryzował, no i odpalił testy, wszystkie testy przechodziły, jak im oddał ten kod, no i oni ten kod puścili na produkcję, tak dość optymistycznie, no i oczywiście wszystko przestało działać. Więc okazuje się, że kod produkcyjny to też nie jest do końca ta prawda 100%, także w zasadzie no, gdzieś ta wiedza jest... Nie, no musiał mieć złe testy. Moim zdaniem miał złe testy. To po prostu testował pewnych rzeczy, a pewnie nie. Jak zrefaktorował, to pewnie gdzieś popełnił błąd. Tak, i tak. Po prostu... No, to jest trudny temat, tak? Dlatego... Bez znajomości biznesu też ciężko jest takie rzeczy absolutnie robić. Absolutnie. Ale to znaczy, technologia... no wiesz, jeżeli nie masz żadnych testów, no to jest masakra, tak? No jakby... jeżeli masz testy kluczowej funkcjonalności, no to chociaż to byś złapała, tak? A pewnie inne, no mniej. No to potem trzeba te unity pisać, tak? A Marcin, może powiesz nam, co to są testy kontraktowe i dlaczego no warto końcu, z nich korzystać? W końcu o tym mówimy. No. Myślałem, że zapytasz o testy regresji, bo zapomniałem jakby się do tego odnieść. To jeszcze króciutko, że ja miałem problem w ogóle z testerami. Dlaczego mają testy regresji?
To jest w ogóle ciekawa historia. Jak się uczyłem tych testów, to nigdzie nie było pojęcia testów regresji. I potem trafiłem właśnie na tę ekipę, która tak całymi dniami klikała i patrzyła, czy te testy regresji przychodzą. No i oczywiście ja wtedy, na początku swojej kariery, jak oni mówili o testach regresji, to mówię, no pewnie, testy regresji, oczywiście. A potem szybko na Wikipedię, to są testy regresji. No i jakby koncepcyjnie mi tu mega coś nie pasowało, że jest część osób, które od rana do wieczora klikają, czy kluczowe rzeczy nadal działają w systemie. Dlaczego mi to nie pasowało? Dlatego, że dla mnie testem regresji jest każdy unit, czy test integracyjny, który ja mam w systemie. Czyli ktoś mi zgłasza buga do mojego narzędzia, które robię, daje na przykład numer tego zgłoszenia tam 123, opisuje, to ja robię dokładnie to, co ty mówiłaś, co ty robisz. Idę do kodu, piszę test, który mi się ma wywalić z tym dokładnie, co ta osoba mi zgłosiła. Test się wywala, ja nawet zaznaczam, że to jest, dotyczy zgłoszenia 123. Naprawiam ten test, komituję, puszuję, koniec. To jest mój test regresji. Ja nie potrzebuję, żeby ktokolwiek to klikał, tak? Tylko mam już zabetonowane na zawsze, albo przynajmniej ktoś usunie albo da flagę skip tests, mam pewność, że rzeczywiście to się zadzieje, tak? No a jeżeli chodzi o testy kontraktowe, to jest temat, którym ja mogę mówić i mówić i mówić, bo zajmuję się tym już zawodowo od chyba 5 lat ponad i chodzę na konferencje, mówię o tym samym, a nadal ludzie tego nie znają, więc bardzo mnie to cieszy. Może ktoś mi powie tutaj na czacie, czy ktoś wie, co to są testy kontraktowe, bo może chociaż jedna osoba wie, a jeżeli wszyscy, to znaczy, że moja praca została wykonana i mogę umierać. No, tak czy owak, testy kontraktowe są testy, które dotyczą takiego bardzo małego skrawka piramidy testów, czy tam, no może nie takiego małego, ale części, który dotyczy integracji. I teraz, co to jest ta integracja? Takie TDD dla API, to chyba nawet ja powiedziałem, ale ściągnąłem to od Kuby Kubryńskiego. Ktoś to był w prezentacji. Tak, więc dotyczy to takiego skrawka komunikacji, który polega na tym, i nad tym się jakby, z tym się spotykamy na co dzień. Chodzi o to, że mamy aplikację A i aplikację B, i one ze sobą gadają na przykład po HTTP. I teraz piszemy testy dla aplikacji A. No i teraz no co z tym B, tak? Mamy test integracyjny, no i wysyłamy ten request. No ale w naszych testach tego B nie ma, tak? Nie odpalimy tego B. Więc no wysyłamy request, no i dostajemy connection refused, no bo wysyłamy żądanie do serwera, który nie istnieje. No to teraz jak ten, co z tym zrobić? No i są różne rozwiązania. No jednym z nich jest jakby, że ja jako aplikacja A wymyślę, jak się aplikacja B zachowuje, tak? Czyli stworzę staba, powiedzmy, serwera HTTP. No tylko problem polega na tym, że jeżeli ja tak zrobię, że ja powiem, że B zachowuje się w określony sposób, to jest więcej niż prawdopodobne, że ja to wymyśliłem i powiem, że na przykład serwer B ma endpoint ABC, tak? No i piszę sobie testy, mówię, jeżeli dostaniesz ABC, to się zachowaj tak. No i wysyłam żądanie ABC, okej, okay, tralala, pięknie, testy mi przechodzą. A potem idę na produkcję, wysyłam żądanie do B, a B mówi, nie mam czegoś takiego jak ABC. Więc trzeba ten problem jakoś rozwiązać, tak? No i jednym z rozwiązań są testy kontraktowe, są różne frameworki do tego. Te frameworki to nie wchodźmy, bo to nie ma żadnego sensu, skupmy się na wysokopoziomowych rozwiązaniach, czyli opisujemy jakby w jaki sposób A i B mają rozmawiać, czyli tworzymy tak zwany kontrakt, czyli podpisujemy się krwią pod nim, że jeżeli wyślę request pod ABC, to zwracam status 200. I teraz ja po stronie klienta mogę z tego kontraktu wygenerować sobie staba, po polsku zaślepka, uwielbiam to określenie, i mogę sobie te testy odpalać, a po stronie producenta ja z tego kontraktu mogę wygenerować testy, które zweryfikują, czy ja faktycznie tak się zachowuje, tak? No i są różne frameworki, jest Spring Cloud Contract, który robię ja, jest Pact, jest chyba Pacto, jakieś tam inne rozwiązania są, już ich nie znam, ale to są takie główne. Jak zacząć je pisać, to można zobaczyć sobie na O'Reilly kurs, który popełniłem. Nawet jeżeli używacie Pythona, czy właśnie PHP, czy tam cokolwiek, nie na JVM-ie, to ten Spring Cloud Contract może być też do tego użyty, możecie użyć Pacta.
No i chyba tyle, tak? No jak zacząć je pisać, no to poczytać sobie dokumentację, poczytać sample. Dokumentacja Sprinkler Contract jest bardzo dobra ostatnio, bo kompletnie ją przepisaliśmy. Dokumentacja Pacta też jest bardzo dobra, więc polecam wam to rozwiązanie, bo rzeczywiście ratuje skórę wiele razy. Tu mogę taką dać historyjkę, że jest takie pojęcie, które się nazywa Boy Scout Rule, czyli idziesz do kodu produkcyjnego i jak taki harcerz poprawiasz takie małe rzeczy. Tutaj mały refactoring, tu zmienię nazwę metodki, tu zmienię nazwę zmiennej, tu zrobię coś tam. To w jednej z firm, w których pracowałem, taki juniorowy Boy Scout wszedł do kodu produkcyjnego, patrzy, o, kontroler. O, kontroler przyjmuje jakiś payload. O, w payloadzie jest literówka, poprawię literówkę. I poprawił, zrobił commita, pusha. I co się zadziało? Nie mieliśmy wtedy testów kontraktowych i właśnie po tej sytuacji zaczęliśmy rozważać, co z tym zrobić. Co się stało? Po stronie producenta API była literówka, już jej nie ma. Po stronie konsumentów wszyscy mają literówkę wbitą, żeby się skomunikować. Jak poszliśmy na produkcję, wszyscy nagle zaczęli dostawać jakieś błędne dane, bo nie wysyłali nam już tego pola, bo mieli po swojej stronie z literówką, a my mieliśmy bez. Czyli od tego są testy kontraktowe, żeby wyłapać tego typu sytuacje. Mm-hmm. My mieliśmy taki słynny przykład, zamiast available, ktoś właśnie zrobił literóweczkę i mieliśmy available w bazie, no i też później w API, więc tłumaczyliśmy to, no i pewnego dnia ktoś właśnie przyszedł i to zrobił, ale na szczęście nasze testy to chwyciły i też właśnie ten Boy Scout Rule nie zadziałał w tym przypadku, także... Tu wrzuciłem na czata, jakby ktoś był zainteresowany. To jest tamten mój kursik, ale absolutnie ten temat, tematyka testów kontraktowych jest mega, mega interesująca. Ja miałem mnóstwo prezentacji o tym, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam na moją stronkę toomuchcoding.com i tam w zakładce Talks są wszystkie moje prezentacje, więc... Tak, jeżeli... Można też wejść po prostu na YouTube i wpisać swoje nazwisko i jest dużo prezentacji. Tak? No tak, w sumie jak ktoś wejdzie na YouTube, na YouTube'a i to jest Polakiem, to jest w stanie moje nazwisko wpisać. Ja mam taki tak mega czerstwy żart, który opowiadam za każdym razem za granicą, czyli właśnie przedstawiam się i mówię, że mój Twitter handle to jest M. Grzejszczak. I widzę te uśmiechy politowania, że w ogóle jakby oczekuję, że ktoś to wymówi. I mówię, ale możecie wejść na mojego bloga i zobaczyć to. I ja kiedyś siłą rozpędu powiedziałem to na Devoxie w Polsce. I to było, mówię, tak myślę sobie, Boże, przecież to są Polacy, tak? No oczywiście nikt się nie zaśmiał. Ale coraz bardziej podejrzewam, że tak naprawdę to nie jest tak, że z publicznością jest coś nie tak, tylko że te moje żarty są po prostu beznadziejne. No, trzeba robić jakiś feedback loop od czasu do czasu. Te wszystkie linki będą i do strony Marcina, i do kursu, i do tych książek, które tam padły, także to wszystko wyślę wam jeszcze w mailu podsumowującym. Ale może popatrzę jeszcze, co tam było napisane, bo ktoś napisał, że chyba wie, co to są testy kontraktowe, takie TDD dla API. Wiem, bo widziałem twoją prezentację. O, dziękuję. Testy sprawdzające, czy klient i serwer są zgodne mniej więcej, fenomenalnie. Używamy PACT, fantastycznie. I są consumer driven i odwrotnie driven. Nie znałem pojęcia odwrotnie driven contract. To jest piękne. To też mi się podoba, że sobie zapisałam ten cytat i myślę, że do Piotrka przybyła tutaj uderzę z tym, bo Piotrek jest jakby specjalistą od czystości polskiego języka wśród programistów, także myślę, że mu się to spodoba. Także Władek, pozwolę sobie ten cytat wykorzystać. To on powinien napisać jakąś bibliotekę JPurist na przykład. Myślę, że jest w drodze do tego, tak. Ale może są jeszcze jakieś pytanka, bo będziemy się zbliżać do końca. W ogóle ja już jestem w szoku, że tyle udało nam się upchać, bo nie sądziłam, że na te wszystkie pytania uda się odpowiedzieć w tym czasie, ale może jeszcze coś. Ja mam tendencję do szybkiego gadania. Przez pierwsze kilka pytań właśnie tak przeszliśmy błyskawicznie i ja mówię, nie no, skończą mi się pytania po prostu, ale na szczęście się rozgadaliśmy gdzieś tam po drodze. O, tu jest informacja, że Tomek Nurkiewicz ma na GitHubie słownik tłumaczeń wyrażeń IT na polski. To musi być bardzo dobre. Ja chyba byłam tam kiedyś i jest to bardzo ciekawe. O, jest pytanie, czy uważamy, że
profesjonalny programista może nie pisać testów. No. A czy pierwsza. Programista może nie pisać kodu? No, to jest mniej więcej takie pytanie dla mnie. Że ja powiem tak, znowu, jeżeli to jest kwestia biznesowej decyzji, że nie piszemy testów, bo mamy startup i świadomie podejmujemy taką decyzję, to tak, bo to jest świadoma, profesjonalna, przemyślana decyzja. Natomiast jeżeli ktoś mówi, że nie będzie pisał czy pisała testów, bo dowozi business value i nikt nie płaci za pisanie testów, to miałbym dużą wątpliwość, czy taka osoba ma rację. O, powiem tak. Bardzo ładnie powiedziane. Proszę bardzo. Bardzo z przyjemnością, tak. Ale to też jest, bardzo często się pojawia to pytanie, razem zazwyczaj z historyjką, bo u nas w projekcie jest taka osoba, która nie chce pisać testów, tak, tak. Mój kolega tam nie chce pisać testów. No. Czekałem jeszcze na pytanie, w jaki sposób przekonać management do tego, żeby pisać testy? Tak, tak. No, to dzisiaj powiedziałeś kilka razy, tak, że data driven po prostu, bierzesz liczby i prowadzisz. Tak, tak, liczby. Tak. I bardzo fajna jest właśnie książka Release It w tym, bo tam jest nawet taki cytat, ja sobie go pożyczyłem na moją prezentację właśnie o Continuous Integration Delivery i Deployment, że jeżeli wyliczysz, że jakieś rozwiązanie da ci zwrot inwestycji, czyli ROI, tam kilkaset procent i idziesz do CFO i ten CFO mówi, że nie, to coś... Mocno jest nie tak z CFO, tak? To trzeba zmieniać pracę. No i pracę. Nie mamy czasu, nie? Na pisanie testów. To jest tak, jak jest ta historyjka taka, że pchają ten wóz na kwadratowych kołach. Tak, nie? Tak. Nie ma budżetu, brzmi poważnie. No tak, ale budżet na to, żeby łatać dziury na ślinkę, to jest, prawda? Więc no to jest ciężko. Czasami ja mam w ogóle... Może to jest politycznie niepoprawne, ale jak parę razy jakby usłyszałem właśnie takie pytanie, a co jeśli management, a co jeśli coś, a co jeśli to, a co jeśli tamto, to na koniec mówię, zmień pracę. Po prostu. Ty nie możesz zmienić projektu, to zmień projekt. No, no a to wiesz, nawet nie projekt w firmie, tylko po prostu pracę, tak? Znaczy chyba, że w innym projekcie jest lepiej, tak. Bo ja mam wrażenie, bo ja już nieraz próbowałem zbawić świat, że będę walczył, potraktuję ten projekt, aby to był mój własny po prostu, moja krwawica, siedziałem po godzinach. Nikt mi orderu z ziemniaka za to nawet nie dał, a co się nadenerwowałem, to moje, tak? Więc ja bym powalczył, a potem zmienił pole bitwy. Ktoś napisał, jak dużo kodu produkcyjnego piszesz w aplikacjach, który jest potrzebny tylko do testów? Krzysiek, pytasz o Spring Cloud Contract? Czy jeżeli chodzi o bibliotekę do pisania jakby tych testów kontraktowych, tak? Jeżeli tak, to nie, poza samymi testami. Okej. Okay. Czyli no to zależy od funkcjonalności tak naprawdę. Znaczy ja teraz to w ogóle dla mnie kodem produkcyjnym są biblioteki. Ja od nie pamiętam kiedy, od 4 lat blisko, już nie piszę kodu produkcyjnego jako takiego. Powiedzmy, moim kodem produkcyjnym są właśnie biblioteki. Najbliżej kodu produkcyjnego takiego, jak większość osób pisze, to są moje Hello World'y jakieś albo sample. Więc no, jakby nie wiem, jak się do tego odnieść, ale kiedyś, no nie wiem, jaki był stosunek. Mogło być nawet tak, że pisałem więcej kodu testowego, zdecydowanie więcej kodu testowego. Nawet dzisiaj tak jest, że piszę zdecydowanie więcej kodu testowego do... Dopisywałeś na przykład implementacji kawałek, żeby móc coś przetestować? Bo mi się na przykład zdarzyło coś takiego. Miałam testy integracyjne na poziomie API Gatewaya, no i mieliśmy część endpointów tylko przeniesioną, a część endpointów była jakby w adminie. I przeniosłam sobie taki endpoint 1 czy 2, żeby po prostu dorobić sobie jakby dane, które były mi potrzebne do testów. Więc to był kod, który był typowo napisany pod testy. A tak, to ja absolutnie robię to samo, że na przykład, jak mówiłem o tych... na przykład w pluginie gridlowym do Spring Cloud Contract, jeżeli dobrze pamiętam,
Chociaż może to nie tam, no nieważne, ale mieliśmy jedną z funkcjonalności, która była dla nas bardzo ważna, to jest logowanie. I weryfikowaliśmy, czy coś się zalogowało. To zmieniliśmy implementację tak, żeby można było podać swój customowy logger do testów, żeby można było weryfikować, co się printuje. Czyli też zmieniliśmy implementację pod testy. I ja miałem z kimś jakąś batalię kiedyś słowną, że ktoś uznał, że... A, jednym z moich ulubionych pytań na Stack Overflow, czy tagów, które staram się odpowiadać raz na jakiś czas, to jest PowerMog właśnie. Uwielbiam odpowiadać na to, bo już bardzo często miałem minus ileś punktów za to niestety, że ktoś mówi, jak w PowerMogu przetestować metodę statyczną, która coś tam, coś tam. Ja na to patrzę i mówię, zrefaktoruj kod na taki. I potem się okazuje, że... Na przykład zamiast metody statycznej, to masz metodę zwykłą, tak? Bo ktoś używa metody statycznej z jakiegoś powodu i nie mówi, jak używać PowerMocka, tylko jak napisać poprawnie kod, tak? Albo że ktoś ma, powiesz, mokuje pola, to mówię, użyj konstruktora i dostaje potem znowu minusy na Stack Overflow. Tak? Zmierzam do tego, że czasami decyzje, które podejmujemy, jakby zafiksujemy się na coś, tak? Mam PowerMocka, mam statyczne metody, nie pomyślimy o tym, że najprostsze rozwiązania mogą nam dać najwięcej wartości. Na przykład przygotowanie implementacji, zmiany implementacji po to, żeby była testowalna, tak? Ale to robimy też na takim dużo niższym poziomie to, czyli fiksujemy się na jakieś rozwiązanie i piszemy to i szukamy na Stack Overflow, bo coś tam nie działa i jak oddalimy się trochę od tego problemu, spojrzymy z perspektywy innej i pomyślimy, dlaczego w ogóle chcemy to zrobić i co my jaki problem chcemy rozwiązać, nagle okazuje się, że jest inna droga, która nie wymaga w ogóle tego, co robimy i że to, że się frustrujemy od 2 godzin jest w ogóle bez sensu, bo można iść absolutnie inną drogą. No. Absolutnie, absolutnie się z tym zgodzę. Bardzo typowy przykład jest, mam jakąś tam bibliotekę, której używam i ona na przykład robi rzeczy, które mi się nie podobają, tak? Właśnie odpalają jakiegoś statika i coś, ja nie mogę tego zamokować. To ja za każdym razem mówię, opakuj to w swoją klasę. A swoją klasę możesz zamokować. Tak? Albo w jaki sposób zamokować string utils. Uwielbiam to. Ktoś się ze mnie permanentnie śmieje na Slacku, gdzieś tam tym JVM Poland, że ja się tym bardzo irytuję. Po co? Nie mokuj tego. To nie jest, to już zostało przetestowane. Po co chcesz to zamokować, tak? Jakieś pytania spłynęły, ale jak nie mam budżetu na testy, to czy tak, że potem nie ma budżetu na poprawianie bugów? No bardzo słuszna uwaga. Tutaj w tych kontaktach to chyba o kontrakty chodzi, nie? Tak, tak. Co do tych kontraktów, to preferujesz do tego Groovy czy Java. Jeżeli chodzi o, bo rozumiem Spring Cloud Contract, to kontrakty można zapisać w różnej formie. Można napisać je w Groovim, w YAMLu, a teraz w najnowszej wersji można jeszcze w Kotlinie i w Javie. Ja najbardziej lubię w Groovim, bo nigdy nie pamiętam syntaksu w YAMLu. Nigdy. A w Groovim mi kompilator pozwala to napisać. Więc taka jest moja odpowiedź. Kotlina nie znam, to kolega z Pivotala jakby skontrybuował to. No i w Javie to jest też nowa rzecz, ale no jakby DSL w Javie nie wygląda pięknie. No teraz z Javą 8 wygląda dużo lepiej, ale jeszcze sporo. Jest pytanie, jak walczyć z tym, że napiszę test później, bo muszę wkomitować zmianę. Ale to sobie chyba wewnątrz tak najbardziej trzeba z tym walczyć. Znaczy, jeżeli ktoś tak robi, bo faktycznie musi, bo nie wiem co, no to jeżeli, to znowu, to jest jakby, miałem chyba dzisiaj z kimś taką ciekawą dyskusję i ta osoba stwierdziła, że osoby, które są w tym świadku IT, są inżynierami i to nie są dzieci w przedszkolu. I teraz ja nie mówię, że mam jakieś niesamowicie gigantyczne doświadczenie w programowaniu, ale w paru firmach byłem i nie wiem, czy obroniłbym tę tezę, tak powiem. I mam wrażenie, że i niekoniecznie jest to złe, tak? Nie każdy się pasjonuje i bardzo słusznie. Nie każdy ma podejście w ogóle inżynierskie. Natomiast efekt jest taki, że mam wrażenie, że jest
pewien procent ludzi, którzy po prostu się nie zmienią w tym aspekcie, tak? I można to tłumaczyć, natomiast można zrobić tak, że mamy pull requesty i po prostu ktoś nie zaaprobuje tego pull requesta, tak? Nie można pushować do mastera, jest pull request, musi przejść review. Jeżeli nie ma testu, no dobrze, wkomituj tę zmianę, zrób pusha do tego branch'a, ale go nie zmerdżujesz, tak? Bo ja ci nie dam approva. Chyba, że się dogadamy i ty wysyłasz maila do mnie i do naszego szefa, że bierzesz na klatę, że nie napisałeś, czy nie napisałaś tego testu i jutro obiecujesz to poprawić albo idziemy ci po pensji. Tak? No właśnie Piotrek pisze tutaj, co jeśli to jutro nie nadchodzi, to... Review, załóżmy, że review, tak? Nie można poszować do mastera, robimy code review, idziemy przez pull requesty i nagle kończy się zabawa, tak? Nie można zmerdżować zmiany. Ja miałem raz taką sytuację i ona mnie jakby też bardzo zmobilizowała do tego, żebym zmienił pracę jako architekt. No też nadzorowałem jakby, skoro byłem architektem, jakieś architektoniczne zmiany domeny biznesowej. Oczywiście ja nie miałem aż takiej dobrej wiedzy biznesowej jak niektóre osoby w firmie, więc też się z nimi konsultowałem w tej sprawie. Natomiast nagle po pół roku pracy na feature branchu ktoś zrobi pull requesta, który zmienia kompletnie core systemu. Ja powiedziałem, nie, to nie wejdzie. Przykro mi. Bo to jest za duża zmiana, jest źle zrobiona i tak dalej. I zostało to wyeskalowane do szefa działu w Czechach akurat. I on powiedział, że jeszcze wyeskalował to wyżej i nakazał zmerdżowanie tego. Ale to świadczy już jakby o po prostu patologiach pewnych w firmie, które też pokazują, że może warto zacząć się jakby patrzeć na inne projekty może w tej firmie albo w ogóle opuścić ten lokal, że tak powiem. Natomiast no, x razy to udało się zwalczyć poprzez code review, tak, że faktycznie nie można było bezpośrednio pushować kodu do mastera, tylko musiała przejść review, zbudowanie w ogóle i dopiero wtedy merge'a. Ja nie widzę innej opcji. No, code review jest w ogóle takim dobrym wspólnym mianownikiem, że tam wyznaczamy zasady, które panują w zespole i nawet jak ktoś się na początku z tym nie zgadza, to z czwartym pull requestem już zaczyna rozumieć, że tak to po prostu działa i się do tego przyzwyczaja. Rzadko jest tak, że ktoś walczy po raz piąty, dziesiąty, dwudziesty i za każdym razem jest ten sam problem, tylko ludzie z reguły się przyzwyczajają do tego. To ja mam trzy komentarze do tego, że rzeczywiście tak jest i my w jednej z firm spisaliśmy po prostu na wiki, jakie są zasady, jeżeli chodzi o kodowanie, bo i to jest bardzo ciekawe, bo w Pivotalu mamy podobny problem, ale już zaczynamy z tym walczyć, że różne projekty w różny sposób kodują. Niektórzy taby, niektórzy spacje, niektórzy kropki, niektórzy coś tam. To już się zmieniło, bo mamy wspólnego checkstyle'a i to jest druga rzecz. Ja nie znosiłem checkstyle'a, a teraz go bardzo, bardzo rozumiem, bo nie ma nic gorszego niż brak tego consistency, jak się, to powinien jak się po prostu mówi. No żeby wszyscy standardu, tak, spójności, żeby każdy robił tak samo, bo brak spójności jest tożsamy z kosztami. Czyli jeżeli zmieniamy projekty i nie ma tej spójności, to ja muszę się nauczyć na nowo, jak wy to robicie, tak? W pewnym momencie w jednej z firm mieliśmy taki brak spójności, że aplikacje javowe można było odpalać na różne sposoby na produkcji. Był ktoś odpalał NoHupem, ktoś robił Java Jar z tyldą, ktoś robił odpalenie skryptu jakiegoś, ktoś, no masakra. Ktoś miał run SH, ktoś miał coś tam innego SH, masakra, tak? I potem ja przychodzę do nowego projektu, jak wy to odpalacie, jak ty wypiszecie, tak? Więc mieliśmy tutaj tego check style'a, pewne umowy i potem to już samo weszło. Natomiast tutaj zły komentarz jest taki, że w tej samej firmie trafiliśmy na taki fenomenalny zespół dwóch geniuszy, którzy patrzę, że coś tam oni robią, tak widzę, że jakby dawno nie widziałem żadnego kodu, który oni by wpuszczowali. I tak się do nich odezwałem i mówię, no siema, siema, a gdzie jest wasz kod? Oni, bo nie widzę tutaj go na tym naszym staszu. Oni mówią, bo my go tam nie trzymamy. Jesteśmy we dwóch, siedzimy koło siebie, mamy to na komputerach u siebie, wysyłamy mailem. Jak odzyskałem przytomność po tym, jak to przeczytałem, to mówię, a w jaki sposób wy to budujecie? Gdzie jest wasz CI? Oni mówią, nie potrzebujemy, skoro to budujemy lokalnie.
No to dosyć szybko ich wyprostowaliśmy i pojawił się staż i tak dalej. No ale wracam do tych pull requestów nieszczęsnych. No to oni robili, bo mieli też zablokowanego tego mastera, robili pull requesta i automatycznie sobie aprobowali, jeden drugiemu. Nie było testów, nie było nic. I to jest problem, tak? To jest problem. Ale byłem teraz na konferencji JCreate i tam dowiedziałem się na jednej z tych sesji o bardzo ciekawej rzeczy, że można zwiększyć jakby zainteresowanie ludzi w reviewowanie albo ich zaangażowanie, może tak, może zainteresowanie, nie, zaangażowanie, że w momencie, w którym powiedzmy ja robię pull requesta, ty go reviewujesz i coś wybuchnie na produkcji, to zarówno ty, jak i ja musimy go naprawić. Jeżeli tak jest, to wtedy już jest trochę inaczej, bo tobie zaczyna zależeć, bo nie masz ochoty w weekend tak. naprawiać tego buga, tak? Bardzo dobry pomysł. Także Piotrek, jak będzie taka sytuacja, to już wiesz, co zrobić. wiecie, co z nim zrobić. Dobra, to co? Kończymy chyba. Chyba tak, bo nie widzę żadnych pytań. Ma już nowych pytań. Także dziękuję Wam wszystkim serdecznie za dotrwanie z nami o tej późnej porze. Marcin, Tobie dziękuję najbardziej, bo się nagadałeś dzisiaj i mnóstwo treści. I mnóstwo bardzo dziękuję za zaproszenie, było super. Też się świetnie bawiłam. Także udało się to nagrać, także mam nadzieję, że uda się to zrzucić i wrzucić na YouTube'a. Także możecie się podzielić później ze znajomymi, z rodziną. W szczególności z rodziną. Tak. Ja na pewno puszczę te moje babci. Ja puszczę mojej mamie. Moja mama się uczy programować w Pythonie, także myślę, o, rewelacja. Ona będzie zainteresowana. O, czekają już na kolejne webinary. Cudownie. Mam nadzieję, że uda mi się to jakoś niebawem ogarnąć. Fantastycznie. To jeszcze raz dzięki wszystkim. Dzięki wielkie i miłego wieczoru. Tak jest.